Mamy czubatkę z charakterystycznym czubkiem oraz dwa ptaki, które są ciężkie do rozpoznania, czyli sikorę ubogą i czarnogłówkę. Mamy na to kilka sposobów, jak się nauczycie rozpoznawać. Najlepszy jest głos. Uboga jest generalnie uboga, nie ma za dużo pieniędzy, nie ma dobrych ciuszków, ciepłych ciuszków, dlatego kicha i robi piciu, piciu, piciu. Natomiast czarnogłówka rzęży, robi dze, 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 dze. Mierzeja Wiślana to idealne miejsce do obserwacji ptaków. Zalety birdwatchingu przybliżą ornitolodzy oraz leśnicy. No to lecimy z tym odcinkiem. Cześć, zapraszamy na dzisiejszy odcinek dla miłośników przyrody, szczególnie dzikiej, latającej przyrody. Opowiemy Wam to, co wiemy o ptakach. Zapraszamy! Żeby dowiedzieć się coś o ptakach, trzeba wdrapać się naprawdę wysoko. Tamtąd te ptaki widać dużo lepiej. Zmierzam na wieżę. Dotarliśmy na wieżę obserwacyjną na Górze Pirata, 5 km za Krynicą Morską. To miejsce, które powstało dzięki współpracy Stowarzyszenia Drapolicz, czyli ornitologów i leśników naszych z Elbląga, Nadleśnictwa Elbląg. Stworzyliśmy je po to, żeby móc obserwować tutaj ptaki w bezpieczny i wygodny sposób. Sama wieża ma specjalną platformę do obserwacji ptaków przez ornitologów na samej górze i dwa tarasy do wypoczynku i do nauki o ptakach. Mierzeja Wiślana to dobre miejsce do obserwacji ptaków i poznawania przyrody. Wąski pas lądu, który oddziela wody Zalewu Wiślanego od Zatoki Gdańskiej, jest chętnie wybierany przez ptaki. Ptaki nie potrzebują żadnych granic, nie potrzebują paszportów i mogą przelatywać swobodnie między najróżniejszymi krajami i krainami geograficznymi. I takim miejscem właśnie jest Mierzeja Wiślana. To miejsce bardzo wyjątkowe. Wystarczy spojrzeć na mapę. Ptaki nie lubią latać nad wodą, ponieważ nie mają tam za bardzo co jeść, nie mają gdzie odpocząć ani gdzie się przespać. Dlatego wybierają takie wąskie pasma lądu, które oddzielają duże akweny wodne. Takie miejsca możemy znaleźć też na przykład w Hiszpanii, czy Gibraltar, czy też cieśnina Bosfor w Turcji. Natomiast u nas ta migracja nie jest aż tak bardzo rozwinięta jak tam, ale również możemy naprawdę wziąć udział w niesamowitym spektaklu ptasich wędrówek. Codziennie potrafi przelatywać tędy nawet milion ptaków. Głównie są to wróblowate. Tworzą one drgające dywany przemieszczające się nad koronami drzew. Mierzeja Wiślana to także miejsce przelotu ptaków szponiastych. Dlaczego ptaki migrują? Głównym powodem jest dostępność pokarmu. System migracji do końca nie jest wciąż poznany. Nie wiemy, w jaki sposób te ptaki się nawigują. Nie wiemy, dlaczego lecą na przykład do południowej Afryki zamiast tylko do południowej Europy. To wszystko jest jeszcze tajemnicą, to wszystko odkrywamy. No i to nadaje takiego smaku tej pasji, ponieważ no, ptaki codziennie nas uczą, że my tak naprawdę nic o nich nie wiemy. I każda taka obserwacja jest takim smaczkiem, który możemy gdzieś dodać do swojej wiedzy. Wiadomo natomiast, że podczas przelotów niektóre ptaki są leniuchami. Wykorzystują prądy powietrzne, które powstają nad lądem. Te prądy niosą ptaki niczym fala. Małym nakładem energii są w stanie przelecieć bardzo daleko, praktycznie nie używając skrzydeł. Jedynie mając je rozprostowane, lecą po prostu takim lotem szybowcowym. Rekordziści, na przykład pelikany, potrafią tak przelecieć 350 km bez machania skrzydłami. Po prostu łapią wysokość i migrują, dlatego czasami nawet trafiają do Polski, bo przestrzelą to miejsce swojego gniazdowania. Z takich ciekawszych, które udało mi się tutaj zobaczyć, to na przykład wiosną z kolei 2019 roku widziałem kaniuka. To jest gatunek ptaka, który pojawił się w Polsce dopiero po raz czwarty. Ptak, który występuje na południowym zachodzie Europy, czyli gdzieś tam Hiszpania, Portugalia, również Maroko. Udało mi się nagrać również świergotka tajgowego, taki gatunek małego ptaszka wróblowego, który przyleciał gdzieś z Syberii na przełomie października i listopada. Niestety go nie widziałem, ale nagrałem jego głos i jestem pewien, że to był on. Co roku jesienią Górę Pirata na Mierzei Wiślanej odwiedza tysiące turystów. To fani tak zwanego birdwatchingu, czyli obserwowania ptaków. Leśnicy wspólnie z ornitologami organizują tu ptasi piknik.
to czas, kiedy można spotkać się z innymi fanami ptaków, a także sprawdzić, co piszczy w świecie nowinek technologicznych. To także animacje i atrakcje dla najmłodszych, oczywiście związane z ptakami i lasem. Aby obrączkować ptaki, trzeba zdać egzamin. W Polsce jest około 460 obrączkarzy. I tu mamy akurat malutkiego słodziaczka, myśli królika. I tak jak wspominałem, najmniejszy ptak Europy, jeden z najmniejszych na świecie. On dostaje najmniejszą obrączkę, jest to obrączka L. Te ptaki ważą bardzo mało. Najmniejszy myśli królik, który został zarejestrowany w Polsce, ważył 3,7 grama. I on na tej malutkiej masie ciała potrafi przelecieć nawet przez Bałtyk ze Szwecji do Polski. Podczas obrączkowania określana jest także masa i płeć ptaka. Jaką ma zawartość tłuszczu? A także mierzone są jego skrzydła i ogon. Domem sporej części gatunków jest las. Tu czują się dobrze i bezpiecznie. Ptaki w lesie są bardzo ważne, ponieważ są bardzo ważną częścią ekosystemu leśnego. Ale też mają ogromne znaczenie na wpływanie na stabilność całego lasu. Żeby te ptaki w lesie czuły się maksymalnie dobrze, robimy wiele różnych rzeczy. Jedną z rzeczy takich jest pozostawianie drzew dziuplastych, takich naturalnych, ale także zostawiamy drzewa w kępach starodrzewiu. Tam jest też dużo martwego drewna, które potencjalnie jest miejscem gniazdowania, żerowania takich ptaków. Dziupli w lasach jest sporo, zwłaszcza w drzewostanach starszych i rolą leśników jest to, żeby te drzewa przed pracami gospodarczymi odnajdywać. Jeżeli planujemy jakieś zabiegi, zwykle to się planuje ponad rok wcześniej, sprawdzamy takie powierzchnie, zarówno czyszczeń, trzebieży, zrębowe i sprawdzamy, czy na tym terenie znajdują się jakieś drzewa dziuplaste, gniazda, większe, mniejsze. Zaznaczamy drzewa dziuplaste i inne drzewa z gniazdami literką E, którą można zresztą czasami w lesie zobaczyć, albo taśmą, którą później oczywiście zdejmujemy. Przed samymi zabiegami w następnym roku też wchodzimy na te pozycje leśniczy, podleśniczy i jeszcze raz sprawdzamy takie działki, czy przypadkiem nie pojawiła się jakaś nowa dziupla, jakieś nowe gniazdo, żeby je też odznaczyć i żeby pracownicy leśni, drwale, maszyny pozyskujące drewno takich drzew nie wycięły, nie uszkodziły. Żeby zaprosić do tego lasu większą ilość dziuplaków, mieszamy budki lęgowe, które są miejscem po pierwsze rozrodu ptaków, ale także miejsca ich bytowania. Budki służą też wielu innym organizmom leśnym, takim jak na przykład nietoperze, owady. Wiemy to dlatego, bo te budki oczywiście są raz w roku czyszczone, tak żeby tutaj ptaki miały jak gdyby miejsce bezpieczne dla nich prowadzenie kolejnych lęgów. Żeby pomóc jeszcze lepiej ptakom oraz innym zwierzętom leśnym, na skraju lasu często zakładamy tak zwane ekotony. Są to takie pasy ziemi, czasami na zupełnie odkrytym terenie, czyli na przykład po zrębie. I tam zakładamy właśnie taki ekoton, na którym sadzimy wiele gatunków biocenotycznych, które po pierwsze będą kwitły, owocowały, ale także będą miejscem do bytowania dla ptaków. Strefy ochronne dla ptaków zakładamy dla takich wyjątkowych, bardzo cennych gatunków, na przykład ptaków drapieżnych oraz sów. Na przykład dla bielika, orlika, dla bociana czarnego. Nie jest może drapieżny, ale generalnie jest gatunkiem cennym, który gniazduje właśnie w lesie, potrzebuje starych drzew, ale na przykład dla suweczki, włochatki, czyli takich naszych rodzimych sów. Strefy ochronne występują tylko w parkach narodowych i lasach państwowych. Poza tymi miejscami rzadko są chronione w taki sposób, dlatego to właśnie w lasach mają dobre warunki do bytowania. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć nieco informacji na temat ptaków, ich ochrony, a także tego, jak one się miewają w lesie. Zapraszam Was na Mierzeję Wiślaną, tutaj na wieżę obserwacyjną, gdzie sporo możecie się o niej dowiedzieć, a także po prostu je poobserwować i nacieszyć się ich obecnością.